23 listopada w sali kameralnej Domu Kultury w Kętach odbyła się konferencja otwarcia projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Kęty, który współfinansowany jest w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji mieszkańców gminy Kęty zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub niepełnosprawności. Celem głównym jest zahamowanie tego wykluczenia cyfrowego. To chcemy osiągnąć poprzez przekierowanie, to znaczy przekazanie w użytkowanie komputerów i dostęp do internetu, do stałego łącza internetowego. Natomiast kolejnym, tak naprawdę jednym z celów szczegółowych jest też także przekazanie niezbędnej wiedzy, która będzie osobom towarzyszyła. Będą pewne działania szkoleniowe podejmowane. Dodatkowo oprócz przekazania komputerów i internetu. Będą to 3 spotkania dotyczące obsługi takiego sprzętu komputerowego i 3 spotkania dotyczące korzystania, mówiąc kolokwialnie, surfowania po internecie. Formy wsparcia pomocy projektowej skierowane są do mieszkańców miejscowości Kęty, Witkowice, Nowa Wieś, Łęki, Malec, Bielany oraz Bulowice.